Cześć kochani, ostatnia sobota w Londynie, właściwie nie ostatnia, bo za tydzień w sobotę lecimy do Polski, ale wtedy już nie będę miała czasu, więc dzisiaj wykorzystuję ostatnią sobotę na zakupy. Chcę kupić Ania jakieś ubrania na jesień i może zimę. Część ubrań mamy. Część ubrań jest z poprzedniego roku. Coś tam już, kilka dosłownie rzeczy udało nam się kupić. Nie wiem, co dzisiaj kupimy, bo jeszcze jednak jest sezon letni. I... O, lody jadą. Pojechały lody. Nie wiem, czy mnie słychać. Jest jeszcze sezon letni, więc tych jesiennych ubrań za bardzo nie ma. Ale mam nadzieję, że coś tam uda mi się znaleźć. A resztę po prostu dokupi się w Polsce. Chociaż z drugiej strony myślę też, że w tym sezonie Anna nie będzie potrzebowała zbyt wielu ubrań, bo jak już będziemy we czworo, to pranie będziemy robili jeszcze częściej niż robimy to do tej pory, więc myślę, że nie będę szalała. Na pewno Anna potrzebuje kilku piżamek, może jakieś skarpety, leginsy, bluzki, sweterki. Zobaczymy, co uda mi się kupić. Jak na razie nie podobają mi się tutaj żadne bluzki, wszystkie są takie przeciętne. Ta jest całkiem niegłupia, ale taką Anna ma. I ta z motylkami, taką też Anna ma. O! Może coś takiego. Ła! Czarna. Anna jeszcze do tej pory nie miała czarnej bluzki. Czarna z kotkiem. Bierzemy. I grube zimowe piżamki. Zaraz zobaczymy, czy jest coś fajnego w Anny rozmiarze. Te mi się podobają. O, i już widzę, że jest Anny rozmiar. Okej, zaraz tutaj obejrzymy i coś wybierzemy. Strasznie podoba mi się to. To jest taka sukienka sweterkowa plus rajstopki. Ale nie wiem, jak Anna by w takim kroju wyglądała. Nie jestem przekonana co do tego, że będzie w tym wyglądała dobrze. Ale jest śliczna. I jeszcze zwykłe bawełniane piżamki. Bardzo podoba mi się ten dwupak, ale szukam czegoś na jesień. A tu mamy krótki rękaw. Bardzo też podoba mi się ten dwupak, ale niestety taka sama sytuacja, krótki rękaw. A teraz, kochani, szybciutko pokażę Wam jeszcze, co kupiłam. Zacznę od tego, że półtora tygodnia temu też byłam w Primarku i kupiłam kilka rzeczy. I zacznę od tego, co kupiłam półtora tygodnia temu. Pierwsza rzecz to taka bluzeczka biała z motylkami. Za funta 80 i tu gdzieś się Wam będzie na ekranie pojawiał przelicznik, ile to jest w złotówkach po kursie obowiązującym w dniu montowania tego filmu. Bluzeczka jest na 4-5 lat, a nie właśnie takich bluzeczek teraz brakuje i chciałam kupić jej całkiem sporo, przynajmniej z 5 takich bluzeczek, ale niestety naprawdę nic ciekawego nie było. Te motylki też mnie jakoś specjalnie nie zachwycają, ale to jest najfajniejsze, co udało mi się znaleźć. Wiem, że moja mama coś, jakąś bluzeczkę z długim rękawem jej kupiła, więc... Myślę, że na razie Anna będzie chodziła w bluzkach z poprzedniego roku na 3-4 lata, które są już troszeczkę przykrótkie, ale jeszcze w miarę znośne. I może dopiero po powrocie z Polski coś fajnego uda nam się znaleźć. Druga rzecz to 10-pak majteczek. Już z majteczek też Anna zaczyna wyrastać. To są majteczki na 4-5 lat,
kosztowały 3,30, a na dokładnie taki sam 10-opak ma teraz na 3-4 lata. Tutaj mamy majteczki białe, niektóre mają taką obwódkę bardziej turkusowa, różowa. Na filmie wygląda to tak trochę bardziej łososiowato, w rzeczywistości jest różowa. Jeszcze z tyłu są żółte. I jeszcze więcej majteczek. Też na 4-5 lat. To jest 7-opak. I kosztował 3,50. Ten jest troszeczkę droższy, ale to dlatego, że nie jest biały, tylko z wzorkami. Te półtora tygodnia temu byłam na zakupach z Aną. Anie się to spodobało. Stwierdziła, że takie majteczki chce. Więc takie wzięłam. Jeszcze w miarę podobały mi się majteczki z myszką mini, ale Anna wolała kotki i w sumie może nawet lepiej, te z myszką mini były zbyt, może troszeczkę zbyt ciemne, a łatwiej mi będzie skompletować pranie z właśnie takich. I ostatnia rzecz, którą kupiłam półtora tygodnia temu, to są skarpetki. Tu mamy 3 pak skarpetek za 2,30 na 3-6 lat. Anna już ze swoich skarpetek też niestety zaczyna wyrastać. Chciałam kupić więcej skarpetek, ale niestety za bardzo ciekawego wyboru nie było. Może coś w Polsce w Pepco kupię. W Pepco często są bardzo fajne skarpetki. Tutaj mamy jedną parę czerwonych w kropki z myszką mini. Druga para to są białe w czarne myszki mini. I mamy jeszcze trzecią parę, czarne w czerwone myszki, w czerwone kokardki myszki mini. Ostatnio w Poundlandzie z tej marki Pep & Co, albo jak to się wymawia, nawet nie wiem, kupiłam Anię też taką piżamkę. Z piżamkami u nas jest taki problem, że z chęcią brałabym spodnie z mniejszego rozmiaru, a bluzkę z większego rozmiaru, bo w piżamkach zawsze ta gumka w spodniach jest bardzo luźna, a Anna jest dość szczupła i te spodnie wiecznie jej spadają, a z kolei bluzeczki są troszeczkę przykrótkie. Więc byłyśmy z Aną półtora tygodnia temu, Ani się ta piżamka spodobała i wzięłam jej taką piżamkę na rozmiar 3-4 lata, bo bałam się, że będą jej spodnie spadały. W tej chwili ma piżamę z Primarku na 3-4 lata i spodnie jej wciąż jeszcze spadają, chociaż bluzka jest za krótka. I ta piżamka kosztowała 5 funtów, a na cały czas w niej chodzi, uwielbia ją. I okazało się, że tutaj gumka w pasie jest na szczęście troszeczkę ciaśniejsza, i te spodnie na 3-4 lata jej nie spadają, ale bluzeczka jest troszeczkę przykrótka, więc przy tych zakupach tym razem kupiłam jej dokładnie taką samą piżamkę, tylko że na 4-5 lat. Piżamek ciąg dalszy, to już jest Primark, 4-5 lat za 6 funtów. Taka piżamka z koalą, spodnie tak jak widzicie lekko różowe w gwiazdki, a koala ma elementy brokatowe. Było nawet kilka fajnych piżamek, bo chciałam Anię kupić trochę więcej piżamek, ale niestety wszystkie miały tutaj na brzuszku jakieś grubsze elementy typu wyszywane cekiny albo jakieś pompony wypukłe czy coś w tym stylu, a Anna lubi spać na brzuchu, więc na pewno by jej to przeszkadzało. Dlatego to była jedyna piżamka z takich cienkich bawełnianych, która mi się spodobała. I jeszcze jedna, tym razem już ostatnia piżamka. To jest piżamka grubsza, polarowa. Kosztowała 7 funtów i to jest też na 4-5 lat. Tutaj są cekiny, ale na szczęście nie są takie zbyt wypukłe, więc nie będą Anie, myślę, przeszkadzały. Anna w zimie, kiedy jest chłodno, bo ja zawsze śpię przy otwartym oknie i przy zakręconym kaloryferze, więc wtedy Anna bardzo lubi spać w polarowych piżamkach. I
Ta z poprzedniego roku na 3-4 lata jest jeszcze w miarę dobra, to znaczy jest w miarę dobra w pasie, a bluzeczka troszeczkę przykrótka, więc teraz chciałam dokupić kolejną. Właściwie to nawet myślałam o tym, żeby kupić przynajmniej dwie, ale niestety nic innego tak za bardzo mi się nie spodobało. Może później coś jeszcze mi się spodoba, jak wrócimy, a może coś spodoba mi się w Polsce. Mamy jeszcze tą czarną bluzeczkę z kotkiem. Nie byłam do niej przekonana. Chciałam kupić więcej bluzek z długim rękawem, ale nic mi się nie podobało. Tutaj też nie byłam przekonana. Mi się osobiście podoba. Tutaj ma brokatowe elementy. Tutaj może tego tak nie widać na filmie, ale uszko jest różowe. I mi się osobiście podoba, ale Anna ostatnio bardzo lubi białe ubrania, a czarnych nie bardzo, dlatego wzięłam rozmiar 5-6 lat. Kosztowało oczywiście funta 80, jak wszystkie tego typu bluzeczki w Primarku. Mam nadzieję, że Anna może w przyszłym roku się do tego przekona, chociaż zastanawiam się, czy nie oddać tej bluzeczki i nie poczekać na jakieś ciekawsze wzory. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, i to też widzieliście na fragmencie filmu ze sklepu, to jest ta różowa sukienka z królikiem i do tego rajstopki. Bardzo mi się to spodobało. Wciąż nie jestem pewna, jak Anna będzie w tym wyglądała, bo wciąż jej tego nie przymierzyłam. Myślę, że jak zaraz wróci do domu, to zobaczymy, jak będzie w tym wyglądała. Na razie nie będę nic z tego odrywała, poczekam na Anę, zobaczymy, czy się jej spodoba. Zobaczymy, czy mi się spodoba Anna w tego typu sukience, bo jeżeli nie, to oddam ten komplet. I tutaj też rozmiar mamy 4-5 lat i cena, gdzie jest cena? I jest cena 10 funtów. I to tyle. Niestety jest tego niewiele. Chciałam Anię kupić więcej ubrań na jesień. Ale, że nic mi się nie podobało, to może uda mi się jeszcze coś dorwać w Polsce. Więc na dzisiaj to już wszystko. Cześć!